Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Za plecami też jest flaga unijna, proszę bardzo. Oprócz Polski oczywiście. Kiedy rząd pokaże dochody z podatków, a zwłaszcza z VAT-u za maj? Bo dochody, przypomnijmy, z VAT-u to jest 40% budżetu. Pani redaktor, mnie zaskakuje trochę to pytanie pojawiające się ostatnio pojawiło się ono przez ministrów byłych do spraw finansów, tak. Ponieważ te dane są ujawniane dokładnie z takim samym harmonogramem jak zawsze. Jeżeli chodzi o realizację budżetu państwa, wszystkich dochodów budżetu państwa, nawet sobie to wydrukowałem, to jest 96% w stosunku do analogicznego roku w zeszłym roku. Czyli no ale ministrowie finansów, byli ministrowie finansów podejrzewają jednak, że te dane są ukrywane ze względu na wybory, że one już są po prostu. No poza tym to są praktycy jednak, no to chyba wiedzą, o czym mówią, że te dane już są, powinny być dostępne dla ministra finansów. Pani redaktor, ale właśnie tak jak mówię, analogicznie do maja zeszłego roku, czyli do końcówki zeszłego roku, maja zeszłego roku, dochody 2019-2020 wynoszą 96% budżetu zeszłorocznego. Tak? Oczywiście w stosunku do tego roku to jest wykonanie na nieco niższym poziomie, natomiast te informacje są na bieżąco ujawniane. Pokazywane po prostu, one wynikają z ustawy o finansach publicznych. No to kiedy będą dostępne w takim razie? One już są dostępne, czy będą dostępne? Kiedy? Ale one są pokazywane na bieżąco, miesiąc po miesiącu. W związku z tym, zależnie od rodzaju podatku, zależnie od przepisów wynikających z ustaw, są publikowane w takich samych terminach jak zawsze. Ale byli ministrowie finansów podejrzewają, że może być źle, bo dochody budżetu państwa z VAT spadły o 22,5%, jeśli chodzi o kwiecień. I to jest najwyższy spadek w historii. Pani redaktor, mamy największy w historii od kilkudziesięciu lat kryzys gospodarczy, w związku z tym... A nikt tego absolutnie nie kwestionuje, absolutnie nie, tylko że chyba Polacy powinni znać, jaki jest stan finansów publicznych, powinni wiedzieć, na czym stoimy. Przed chwilą pani o tym powiedziałem. Jeżeli chodzi na przykład o dochody podatkowe w ujęciu rocznym teraz, znaczy za ten okres, który w tej chwili mamy, to dochody podatkowe wyniosły 91% A ma pan dokładną informację, ile wyniosły dochody z VAT-u za maj? Pani redaktor, w tej chwili z głowy nie jestem w stanie dokładnie tej liczby podać, żeby nie było problemu, że zaraz po przecinku coś źle podałem. Natomiast procentowo pani pokazuje, bo to jest najważniejsza informacja, czyli porównujemy analogiczny okres zeszłego roku. Ale te dane są za maj, czy po prostu pan osobiście nimi nie dysponuje? Jak to jest? Są te dane za maj. Ja podałem teraz pani dane wykonanie procentowe budżetu państwa w stosunku do roku 2019 roku za okres od stycznia do maja. Czyli grozi nam katastrofa finansów publicznych, czy nie grozi? Pani redaktor, dzięki temu, że obniżyliśmy zadłużenie państwa w stosunku do PKB przez ostatnie kilka lat o kilka punktów procentowych, w tej chwili mamy poduszkę zabezpieczającą finansową na poziomie około 300 miliardów złotych, bo to jest ta granica, która dotyczy zadłużenia państwa w przypadku 60% PKB. W związku z tym my pod tym kątem jesteśmy dużo bardziej bezpieczni niż inne kraje. Nasz dług publiczny nie sięga nawet 45% w stosunku do PKB, a na przykład we Francji sięga 100% PKB, więc porównajmy sobie te dwie sytuacje i możemy sobie wyobrazić, że właśnie ta poduszka finansowa dzięki temu jest w tej chwili możliwa. A ile będzie wynosił deficyt budżetowy? Czy można już oszacować? Czy to będzie około 100 miliardów złotych? W tej chwili nie mogę powiedzieć wprost, ile będzie wynosił deficyt budżetowy, bo to zależy, w jaki sposób uruchomi się gospodarka w okresie letnim. Więc na pewno to będzie deficyt budżetowy, który będzie dużo wyższy niż planowany, to jest oczywiste, ale to jest spowodowane tym, że chcemy ratować miejsca pracy. A czy czeka nas podwyżka podatków? Nie. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to w tej chwili nie ma żadnych takich decyzji i takich decyzji nie planujemy, ponieważ właśnie po to mamy ten bufor finansowy w postaci możliwości chociażby wydania obligacji Skarbu Państwa, po to, aby zadłużyć się na pewien okres, po to, aby uratować miejsca pracy. To jest w tej chwili priorytet. To jest priorytet, którego nie realizowano w kryzysie 2009 roku, bo wtedy Donald Tusk żałował środków finansowych, aby ratować miejsca pracy. Zawsze po prostu trzeba wspomnieć tego Donalda Tuska. OECD prognozuje jednak, że czeka nas ogromny deficyt finansów publicznych. Porównywać działania w kryzysie, to jest bardzo ważne. Ale OECD prognozuje, że czeka nas jednak potężny deficyt finansów publicznych. Już nie tylko samego deficytu, ale w ogóle finansów publicznych i że może w tym roku osiągnąć astronomiczną kwotę ponad 200 miliardów złotych. No to jak się czyta takie prognozy, to włos się jeży na głowie jednak.
trzeba odnieść te dane do możliwości zadłużenia się państwa, do aktualnego stanu finansów publicznych. Tak jak pani redaktor wspomniałem, deficyt, zadłużenie państwa w stosunku do PKB jeszcze kilka lat temu wynosiło ponad 54%. W związku z tym my w tej chwili mamy o kilka procent punktów procentowych lepszą sytuację, jeżeli chodzi o dług publiczny. Co pozwala, aby w tym trudnym okresie właśnie tę poduszkę finansową wykorzystać do ratowania miejsc pracy. A jeszcze raz wspomnę, ta sytuacja jest dużo lepsza, jeżeli chodzi o dług publiczny w stosunku do PKB, niż na przykład we Francji. Prawie dwukrotnie lepsza pod tym kątem. Jeśli mówimy o ratowaniu miejsc pracy, to ja zapytam w drugą stronę. Od kiedy szykują się masowe zwolnienia w szeroko pojętej budżetówce? Od kiedy? Pani redaktor zakłada, że będą masowe zwolnienia w administracji publicznej, a nikt takiego stwierdzenia nie powiedział. No ale tarcza antykryzysowa 2.0, 4.0 zezwala na takie zwolnienia. 2.0 zezwala na zwolnienia w administracji rządowej, w korpusie służby cywilnej, a tarcza antykryzysowa 4.0 zezwala na zwolnienia w innych instytucjach finansowanych przez budżet, na przykład takich jak ZUS, też KRUS, czy też sądy, trybunał. Ustawy, które pani wymieniła, faktycznie wprowadzają taką możliwość i gdy były uchwalane, były celowo przyjęte takie przepisy, które pozwolą ewentualnie w sytuacji, gdyby kryzys się pogłębiał, faktycznie dokonywać pewnych zmian, jeżeli chodzi o administrację publiczną, ale to może być albo na przykład korekta wynagrodzeń, albo zamrożenie wynagrodzeń, albo obniżenie zatrudnienia administracji publicznej, albo na przykład brak rekrutacji na wakaty, które pojawią się w związku z przejściem na emeryturę. W związku z tym te rozwiązania można używać w sposób elastyczny, zostały wprowadzone dlatego, że powinniśmy mieć możliwość... Ale prasa już o tym pisze, że szykują się zwolnienia od sierpnia, więc pytam, ile osób pójdzie na bruk? Czy to będzie co 10. pracownik, czy to będzie co 5. pracownik, czy to będzie co 6. pracownik? Pani redaktor znowu zakłada, że została podjęta decyzja co do zwolnień w administracji publicznej, a tak jak pani redaktor powiedziałem, takiej decyzji w tej chwili nie ma i zakładam, że będzie możliwość na przykład elastycznego podejścia do redukcji w administracji publicznej w taki sposób, że chociażby nie uzupełnimy wakatów na osoby, które przechodzą na emeryturę i wtedy zatrudnienie w administracji publicznej się zmniejsza, ale nie trzeba jednocześnie zwalniać osób w administracji publicznej, więc różne możliwości są brane pod uwagę, w tej chwili nie ma mowy o masowych zwolnieniach. A może chodzi o to, że czekamy na wynik wyborów, że po wyborach to się okaże generalnie, że jednak czekają nas zwolnienia, bo związkowcy zapowiadają protesty, obawiają się po prostu, że tak będzie. Rozumiem to, ale tak jak wspomniałem, decyzja zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa państwa. W tej chwili widzimy już poprawiające się wskaźniki dotyczące obrotu, chociażby w sektorze turystycznym, również w sprzedaży. W związku z tym mamy nadzieję, to pokazują również międzynarodowi analitycy, sytuacja pod kątem wzrostu gospodarczego pod koniec roku będzie taka, że już w ostatnim kwartale będziemy powyżej zera, co oczywiście w efekcie i tak na koniec roku da minusowy wzrost gospodarczy, ale mimo wszystko dużo łatwiej przejdziemy przez ten kryzys gospodarczy niż inne kraje Europy Zachodniej, a do nich się porównujemy, bo kryzys obejmuje w tej chwili cały świat. NIK zapowiada kontrolę całego procesu wyborczego, jeśli chodzi o wybory 10 maja, które, wiadomo, się nie odbyły. Czy rząd obawia się tej kontroli? Bo NIK będzie wchodzić m.in. do kancelarii premiera, do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do Poczty Polskiej. To jest uprawnienie do kontroli. W związku z tym, jeżeli uważa, że należy przeprowadzić kontrolę, to oczywiście może to zrobić. My podejmowaliśmy decyzję na podstawie specustawy covidowej. W związku z tym jesteśmy przekonani, że zostały te działania podjęte zgodnie z prawem. No dobrze, ale 70 milionów złotych poszło w błoto. Wydrukowano karty Pani nikomu redaktor, do niczego niepotrzebne. Pani redaktor, wybory powinny być przeprowadzane w konstytucyjnych terminach. Była ustawa, już o tym wielokrotnie mówiliśmy, była ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, która została zamrożona w Senacie. Gdyby ona była przyjęta dwa tygodnie... No tak, tylko że ustawa antykowidowa została przyjęta 18 kwietnia, jeśli pan pamięć nie myli, a pan premier już wydał dyspozycję, że można uruchomić ten cały proces 16 kwietnia. Tak było? Pani redaktor, jeżeli chodzi o ustawę, która pozwalała na to publicznie minister Sasin. Na początku marca. Ustawa, która pozwalała podejmować działania w związku z COVID-em. No ale słuchałam wyjaśnień pana wicepremiera Sasina i on w ten sposób wyjaśniał, że ten proces wyglądał. Pani redaktor, wybory, że odbędą się 10 maja... Że podstawą tych działań była decyzja premiera Morawieckiego z 16 kwietnia, a ta z kolei, zdaniem wicepremiera, została podjęta na podstawie ustawy antykowidowej, o której pan wspomina, a jej przepisy weszły w życie 18 kwietnia.
pani redaktor, przepisy, o których pani mówi, czyli przepisy o możliwości podejmowania wszelkich czynności związanych z COVID-em, a tutaj mówimy o przygotowaniu właśnie wyborczych po to, żeby do głosowania korespondencyjnego, po to, aby przeprowadzić w sposób bezpieczny wybory, ta ustawa była przyjęta wcześniej, ta, która pozwalała... Przyjęta, tak, ale weszła w życie. Ale mówimy o tym, ja też nieprecyzyjnie się wyraziłam poprzednio. Pani Czyli rozumiem, że, nie, że rząd się nie obawia tej kontroli, Najwyższej Izby Kontroli, tak? Nie obawiamy się tej kontroli, ponieważ pan premier wszystkie części administracji publicznej podejmowały działania po to, aby zrealizować konstytucyjny wymóg prowadzenia wyborów prezydenckich w terminie. Dobrze, tutaj musimy zrobić pauzę, panie ministrze. Część radiowa się kończy. Piotr Miller, rzecznik rządu, z nami zostaje. Dokończymy tę rozmowę. Zapytam między innymi, czy możliwa jest rekonstrukcja rządu po wyborach prezydenckich. Więc jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. Ale jeszcze chciałabym dokończyć ten wątek. No to w takim razie... Coś tutaj nie gra generalnie. To kto w takim razie odpowiada za to, że wydrukowano karty nikomu niepotrzebne, za które trzeba zapłacić 70 milionów złotych, które tak de facto idą w błoto? No kto ponosi za to odpowiedzialność? Pani redaktor, ja oczywiście tutaj mogę powtórzyć to, co wcześniej mówiliśmy. Po pierwsze, zacznijmy od tego, jak wyglądała cała sytuacja z wyborami. Termin wyborów był zarządzony bodajże w lutym tego roku. Już było wiadomo, że mają być 10 maja, tak. Natomiast trzeba to powiedzieć. Później była ustawa o wyborach korespondencyjnych, która 30 dni przeleżała w Senacie, tak? Na koniec Senat zamiast nawet przyjąć do niej poprawki, to ostatecznie ją odrzucił. Gdyby ustawa była przyjęta chociażby tydzień wcześniej, czy odrzucona przez Senat, to wybory odbyłyby się 10 maja i trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Natomiast oczywiście można zarzucać na przykład to, że ustawa powinna być wcześniej przyjęta przez Sejm, prawda? I wtedy by nie było tego problemu z Senatem. Senat by mógł miesiąc otrzymać w zamrażarce, tylko przypomnijmy sobie, jak wyglądała sytuacja epidemiczna, jak była dynamiczna sytuacja na całym świecie w sytuacji, gdy to wszystko się działo. No tak, ale z tego, co pamiętam, to wicepremier Sasin sam przyznał, że mimo braku specustawy rząd zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych kart do głosowania korespondencyjnego, a Poczcie Polskiej przygotowania do dystrybucji pakietów wyborczych. No pan mówi, że odbyło się wszystko zgodnie z prawem. Pani redaktor. Ta decyzja pana premiera dotycząca zlecenia wydruku kart wyborczych oraz przygotowania pakietów wyborczych była przyjęta na podstawie ustawy specustawy covidowej, która już wtedy obowiązywała. Pani redaktor mówi o sytuacji, w której był jeszcze w trakcie procedowania projekt dotyczący procedowania w Senacie. Mówimy o dwóch różnych. Co innego ustawa antycovidowa, a co innego ustawa o wyborach korespondencyjnych. To są dwie różne sprawy. Natomiast druk został zlecony na podstawie ustawy specustawy covidowej z marca tego roku. No ale weszła ona... Która obowiązywała w momencie... A nie weszła w życie dopiero w kwietniu? Nie, pani redaktor. Ona obowiązywała w momencie wydania decyzji przez pana premiera. Dobrze. Czy możliwa jest rekonstrukcja rządu po wygranych wyborach? Znaczy, nie wiadomo, kto je wygra. Po wyborach prezydenckich. W tej chwili takie dywagacje dotyczące zmiany składu rządu wydaje mi się, że są przede wszystkim przedwczesne, bo najważniejsza jest teraz kwestia wyborów. Ale one się nasilają, te spekulacje, że jednak do rekonstrukcji rządu może dojść. Nawet te spekulacje podsycają również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Słyszałam jeden z wywiadów, w którym europoseł Ryszard Czarnecki mówił, że w sumie takie są standardy, że po wyborach często się odświeża po prostu rząd i że on by taką metodę zastosował. Więc pytam, czy to jest w ogóle brane pod uwagę? A jeszcze słyszę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wyciągnąć konsekwencje za wybory. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ich wynik. Pani redaktor, rekonstrukcja rządu może się odbyć, czy zmiana na stanowisku ministra może się odbyć w każdym czasie. W związku z tym naprawdę spekulowanie o tym, jak będzie wyglądała sytuacja wyborcza, bez nawet wiedzy o tym, jaki jest wynik wyborów prezydenckich, po prostu na tym etapie to są przedwczesne dywagacje. I oczywiście pojawiają się w opinii publicznej takie dyskusje i one są naturalne w takim okresie. Natomiast żadne decyzje dotyczące zmian w rządzie nie zostały jeszcze podjęte. A czy zagrożeni mogą się czuć członkowie Porozumienia Jarosława Gowina, którzy wchodzą w skład rządu? W tej chwili absolutnie nie znam żadnych przesłanek, żeby mieli czuć się zagrożeni. Pani premier Emilewicz czy minister Wojciech Murdzek są, pani jest wicepremierem, minister, a pan minister ministrem nauki i szkolnictwa wyższego są na swoich stanowiskach i na nich pozostają.
No ale w kuluarach mówi się, że najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego nie wyobrażają sobie dalszej współpracy z Gowinowcami. Pani redaktor, ale my jesteśmy w koalicji, w związku z tym jak najbardziej sobie wyobrażam taką współpracę. Może stworzyć inną, no na przykład z Konfederacją. Już się słyszę o pewnych ruchach na poziomie regionów, że ludzie z Konfederacji mają dostawać intratne stanowiska. Nic mi na ten temat nie wiadomo, więc naprawdę myślę, że są jakieś plotki po prostu, które no to jak podawał wprost Sylwester Chruszcz, były poseł, teraz łączony z Konfederacją, na początku czerwca został PO dyrektora oddziału zespołu elektrowni Dolna Odra. I według, a z kolei według Interi toczą się różne rozmowy na poziomie regionów. Pani redaktor, były poseł, który nie jest posłem, łączony, ale nie wiadomo, czy z Konfederacją, prawda, czy na pewno. No, tego typu dywagacje no, naprawdę są, myślę, za daleko wychodzące. Natomiast jeszcze raz podkreślę, Zjednoczona Prawica udowodniła przez 4,5 roku, kiedy razem prowadzimy rządy, że jesteśmy skuteczni i że ta współpraca układa się generalnie dobrze. Oczywiście są różnice zdań i to dobrze, bo różnice zdań też są potrzebne w obozie politycznym. Natomiast jest to spójna koalicja, która będzie jeszcze miała okazję rządzić przez najbliższe 3,5 roku i tak jest w tej chwili stanowisko i liczę, że ono się nie zmieni. A czy Łukasz Szumowski mógłby zostać zdymisjonowany? Pan premier Mateusz Morawiecki ma pełne zaufanie do ministra Szumowskiego i dopóki pan minister będzie chciał kontynuować swoją misję, to cały czas będzie ją pełnił, ponieważ włożył ogrom pracy i ogromny trud, żeby Polska w tej chwili była w takiej sytuacji o wiele lepszej niż kraje Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa. Czyli te wątpliwe zakupy dokonane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące felernych maseczek, czy też respiratorów, które nie dotarły na czas, nie wiadomo, czy w ogóle dotarły. Rozumiem, że to panu premierowi nie przeszkadza i nie uważa, że to są przesłanki do tego, jakoby trzeba było zdymisjonować pana ministra Szumowskiego. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że pan minister Szumowski podejmował wszelkie działania, aby ratować życie ludzkie w czasie epidemii i podejmował działania czasami szybkie, ale zawsze mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie Polaków, a wszystkie osoby, które dopuściły się oszukania, czy to Ministerstwa Zdrowia, czy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy Komisji Europejskiej, bo przecież Komisja Europejska też była oszukana, powinny po prostu powinny zwrócić środki finansowe, a jeżeli działały celowo, również mieć postępowania karne. No to ja jeszcze powiem, że według Interi w kontekście rekonstrukcji padają takie nazwiska właśnie jak Szumowski, minister sportu, minister rodziny Marlena Maląg, czy też minister od funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. A czy pana zdaniem Jarosław Gowin jest ojcem chrzestnym kandydatury Rafała Trzaskowskiego? Pani redaktor, myślę, że ojcem chrzestnym Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o jego kandydaturę, to jest przede wszystkim chyba tutaj marszałka Grodzkiego to posądzał, ponieważ to marszałek Grodzki doprowadził do tego, że nie ma w tej chwili, nie były się wybory 10 maja, więc jeżeli szukać tutaj jakiegoś promotora jego działań, to marszałek Grodzki chyba się najbardziej nadaje. Ale wie pan, kto tak powiedział? Ale nie wiem, kto tak powiedział, to jest moja opinia. Beata Szydło była premier w wywiadzie dla tygodnika Sieci, tak właśnie nazwała Jarosława Gowina. Ja rozumiem, ale przede wszystkim uważam, że marszałek Grodzki, który wstrzymał proces wyborczy, jest ojcem sukcesu, w sensie tego, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, czy sukcesu, to się zaraz okaże, raczej nie. Natomiast cały czas uważam, że tutaj głównie działania opozycji w tym zakresie zaszkodziły. A czy ta współpraca ministra Gowina, wicepremiera, wtedy jeszcze nie poszła, z opozycją nie poszła za daleko? Uważam, że wybory powinny odbyć się 10 maja i przekonywałem sam osobiście w rozmowach wicepremiera Jarosława Gowina, że ten termin jest jak najbardziej realny i że powinien poprzeć ustawę o wyborze korespondencyjnym w formule takiej, która była przewidywana na początku. W związku z tym, że powinna ta formuła się odbyć jak najszybciej i że ta ustawa nie powinna czekać. W związku z tym cały czas uważam, że tak powinno się odbyć i Jarosława Gowina osobiście też do tego przekonywałem. A pan premier tak często po nocy jeździ do prezydenta Andrzeja Dudy? Pan premier spotkał się z panem prezydentem Andrzejem Dudą ze względu na zbliżające się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To był temat rozmowy, który faktycznie miał miejsce przedwczoraj wieczorem, bo wtedy ta informacja kilka godzin wcześniej została potwierdzona. W nocy, jak powiedział pan prezydent, na spotkaniu z wyborcami w Opocznie w województwie łódzkim. Więc pytam, czy często dochodzi do takich wieczornych spotkań między panem premierem a panem prezydentem, że pan prezydent wzywa do siebie pana premiera Morawieckiego?
Pani redaktor, szczerze mówiąc, my często spotykamy się późnym wieczorem. Pan premier niestety dla współpracowników i wszystkich, którzy współpracują, śpi po 5 godzin dziennie. No tak, słyszałam już ostatnio, że takim jest cyborgiem, więc, że pracuje 20 godzin na dobę. Ale naprawdę 22, czy 23, czy 24 to niestety są terminy, którymi się spotykam ja również z panem premierem i również współpracownicy. W związku z tym no, to jest taki czas, w którym już trochę emocje polityczne te z ciągu dnia spadają i wtedy jest czas, aby na spokojnie mówić bieżące sprawy. No to jest a propos wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, chociaż też na ten temat są różne opinie, że wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest kampania wyborcza, no nie jest to najwłaściwsza data, można powiedzieć. Dane publiczne pytają, słuchacz. Media zapowiadają, że dobra współpraca prezydenta z rządem ma w Waszyngtonie przynieść informację o budowie przez Amerykanów elektrowni jądrowej. Mieszkańcy którego regionu będą mogli podziwiać to koło zamachowe polskiej energetyki? Panie redaktor, co do kwestii elektrowni atomowych, jeszcze atomowej czy atomowych, bo to też oczywiście mowa o różnych rodzajach elektrowni, nie ma żadnych wiążących decyzji. Faktycznie Amerykanie są jednym z naszych potencjalnych partnerów w tym zakresie. I jeżeli chodzi o wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy, to przede wszystkim mamy tutaj na celu kwestie związane z sojuszem wojskowym, ale również faktycznie kwestie inwestycyjne. Jest kilka dużych inwestycji amerykańskich w Polsce i o nie będziemy zabiegać. Ale czy to będzie reaktor atomowy, to jeszcze jest za wcześnie na to, żeby powiedzieć. Również Japończycy proponują różną inną technologię w zakresie budowy reaktorów atomowych, więc decyzje w tym zakresie nie zapadły. Ale pojawiają się też opinie, że pan prezydent Duda zostanie wykorzystany przez prezydenta Donalda Trumpa w jego kampanii wyborczej. Potrzebne mu są głosy, żeby wygrać, a no, różnica między nim a Johnem Bidenem jest w sondażach na niekorzyść zdecydowaną Donalda Trumpa i potrzebne będą prezydentowi Stanów Zjednoczonych głosy konserwatywnej Polonii. Stąd tam wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Pani redaktor, jesteśmy w dobie globalnego kryzysu gospodarczego. Nasi partnerzy z Europy są bardzo ważni, ale również bardzo ważnym, posiadającym duży kapitał inwestycyjny, dużym takim partnerem są właśnie Stany Zjednoczone. W związku z tym z jednej strony wizyta pana prezydenta ma charakter bezpieczeństwa wojskowego i tutaj kwestia oczywiście żołnierzy amerykańskich w Polsce, która to liczba żołnierzy się zwiększyła w ciągu ostatnich kilku lat, ale drugi element to są właśnie kwestie inwestycji amerykańskich i to jest bardzo ważny element. I nie wiem, dlaczego prezydent Andrzej Duda miałby nie podejmować takiej wizyty. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest obowiązek władz państwowych, aby takie działania podejmować i szukać inwestorów na ten trudny czas. Ale w kampanii wyborczej właśnie? No trudno nie zauważyć jednak tej koincydencji. 28 czerwca, czyli za tydzień, ponad tydzień, w niedzielę mamy pierwszą turę wyborów prezydenckich, a pan prezydent będzie w Waszyngtonie w środę. Pani redaktor, w przyszłym tygodniu jest również defilada wojskowa w Moskwie. W związku z tym naprawdę polityka się toczy również poza kampanią, w czasie kampanii wyborczej i nie ma co się obrażać na to, że jest kampania wyborcza, tylko podejmować działania i są ważne również te sygnały polityczne. Gdy w Moskwie będzie odbywała się defilada wojsk rosyjskich, prezydent Polski będzie rozszerzał sojusz z Amerykanami w Waszyngtonie. W związku z tym naprawdę te rzeczy są ważne również w zakresie geopolityki i tego sygnału, który będzie wychodził do świata. I to ma pomóc prezydentowi Dudzie też w wygraniu wyborów prezydenckich? Pani redaktor, przede wszystkim to ma pomóc Polsce, jeżeli chodzi o obszar inwestycyjny, a po drugie, jeżeli chodzi o obszar bezpieczeństwa i to są najważniejsze cele, które wynikają z tej wizyty. I to nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą. Pani redaktor, jeżeli spełnianie obietnic wyborczych i realizowanie polityki państwa jest kampanią wyborczą, to wtedy można uznać, że to jest kampania wyborcza. Jeżeli realizowanie celów geopolitycznych Polski jest istotne, to tak, to jest kampania wyborcza. Natomiast, pani redaktor, no, mówienie o tym, że wszystko, co robi rząd, czy robi pan prezydent, ma związek z kampanią wyborczą, oczywiście, no, można złośliwie tak mówić, ale po prostu pan prezydent realizuje swoje obowiązki jako głowy państwa. A czy jeszcze jakieś prezenty przygotowaliście dla wyborców razem z prezydentem Dudą? Rząd i prezydent Duda. Pani redaktor, teraz przede wszystkim przed wyborami. My przedstawiliśmy, czy pan prezydent przedstawił, bo przecież również rozmawiał z nami na ten temat, plan inwestycyjny dla Polski. I to dotyczy z jednej strony dużych inwestycji, o których mówiliśmy, takich jak cała sieć linii kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. No ale to również już wcześniej było zaplanowane.
Ale o tym mówimy, pani redaktor, ponieważ niektórzy chcą, żeby te inwestycje się nie odbyły, więc warto o tym mówić. Rafał Trzaskowski chciałby, żeby ta inwestycja nie miała na przykład miejsca. To jest różnica pomiędzy prezydenturą Andrzeja Dudy a prezydenturą... Rafał Trzaskowski chciałby przede wszystkim stawiać na samorządy, żeby tam inwestować głównie. Chciałbym, żeby samorządy były skuteczne w swoim działaniu, ale niestety Rafał Trzaskowski udowadnia Warszawie, że nawet nie potrafi mikropożyczek dla przedsiębiorców przekazać z pieniędzy rządowych. Około 50 tysięcy osób nadal czeka na te mikropożyczki, więc naprawdę najpierw realizacja swoich podstawowych obowiązków i wtedy możemy rozmawiać o tym, że ktoś chce podejmować dalsze ambitne inwestycje. Ale pytam, czy jeszcze teraz przed wyborami pojawi się jakaś kolejna obietnica? Pani redaktor, my przedstawiliśmy już plan, który został zaprezentowany przez pana prezydenta Dudę. On dotyczy inwestycji, wkładów własnych dla samorządów i bonu turystycznego i utrzymania wszystkich programów społecznych, które miały miejsce do tej pory. Myślę, że to jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz propozycji, które zostały przedstawione Polakom. No właśnie, bo słyszymy, że teraz 500 tysięcy na każdą gminę jeszcze prezydent proponuje z przeznaczeniem na inwestycje. Czyli rozumiem, że to ma być też taka licytacja z tym, co mówi Rafał Trzaskowski, który mówi, że trzeba właśnie przede wszystkim inwestować w samorządach. My pokazujemy dwa filary inwestycyjne. Jeden to jest bardzo duże inwestycje o charakterze systemowym, które mają generować miejsca pracy w całej Polsce, a z drugiej strony faktycznie inwestycje lokalne. Z jednej strony są to takie środki jak środki na budowę przedszkoli czy żłobków, a z drugiej strony wkłady własne dla samorządów. O tym prezydent mówił, że wkłady własne dla niektórych samorządów, w szczególności tych biedniejszych, wkłady, które służą do pozyskania środków unijnych, powinny być uzupełniane również z budżetu państwa. Samorządowcy to chwalą, no też obawiają się, że będą decyzje uzależnione od tym, czy jakiemu samorządowi przyznać te pieniądze, będą uzależnione od polityki. Czyli tam, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, te pieniądze będą płynęły szerokim strumieniem, a tam, gdzie rządzi opozycja, to tych pieniędzy nie będzie, albo ten strumień zostanie poważnie ograniczony. To stwierdzenie nijak ma się do rzeczywistości, ponieważ jakby pani spojrzała na mapę Funduszu Dróg Samorządowych, rządowego programu budowy dróg lokalnych, to się okazuje, że ta mapa jest niezależna od kolorów politycznych wójtów czy starostów z poszczególnych regionów Polski, więc to jest nieprawdziwa teza. Budowa dróg 6 w województwie pomorskim, przecież, które jest rządzone przez Platformę Obywatelską, drogi ekspresowe z budżetu państwa, również przechodzi przez samorządy rządzone przez osoby niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością. To samo droga S10 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą, w związku z tym... Jest pan absolwentem drugiego LO imienia Adama Mickiewicza w Słupsku, prawda? Tak, zgadza się. I laureatem kilku olimpiad. Też, to prawda. Na przykład wiedzy o prawach człowieka. Tak, profesora Jasudowicza w Toruniu. Czy również w ramach praw człowieka, wiedzy o prawach człowieka była również wiedza o prawach środowisk LGBT? No, oczywiście dyskusja dotycząca praw osób LGBT, czyli kolejnej generacji, jak to niektórzy nazywają, praw człowieka. Tutaj jest pewien spór doktrynie oczywiście w tym zakresie, był elementem tego typu olimpiad. No, a pan powiedział ostatnio, że część społeczności LGBT próbuje w sposób bardzo ostry wchodzić z treściami edukacyjnymi, w jakimś sensie często narzucać, i to budzi sprzeciw. Ale o jakich treściach edukacyjnych? Pani redaktor, ja podam w ogóle kilka takich przykładów działań może tych środowisk, bo jak... Generalnie jeszcze chciałbym to podkreślić na początku. Każdemu człowiekowi należy się szacunek bez względu na to, jaki ma kolor skóry, jaką ma narodowość, jakie jest orientacja seksualna, jaką religię wyznaje, i ja tutaj twardo i cały rząd Prawa i Sprawiedliwości. No tak, taką narrację słyszę od poniedziałku, po tym jak Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i sztabowiec prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział, co powiedział, czyli właściwie powiedział, że to nie są ludzie normalni, osoby homoseksualne. Pani redaktor, to nie jest narracja, to są kwestie wynikające po prostu z konstytucji. W związku z tym ja jako też laureat zresztą olimpiady wiedzy o prawach człowieka i sam jako prawnik to będę podkreślał. Natomiast czym innym jest, musimy zawsze analizować pewne postulaty środowisk związanych ze środowiskami LGBT, które chcą wprowadzać. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem szefem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Działacze tych środowisk na przykład chcieli wprowadzić trzeci rodzaj toalet na Uniwersytecie Warszawskim, czyli dla osób, które nie są w stanie określić swojej płci. Gdy się na to nie zgodziliśmy, jako samorząd studencki propozycją było to, żeby wprowadzić jedne toalety zamiast toalety dla kobiet i mężczyzn. W związku z tym są różne postulaty
ten na przykład postulat uważam za taki, których nie należy realizować. Tych takich postulatów, które wydają się, mają charakter bardziej ideologiczny, czy pewnego nawet czasami po prostu manifestu politycznego, a są postulaty, które należy rozważać i są przede wszystkim działania, które należy podejmować w przypadku, gdy ktoś jest faktycznie dyskryminowany i z taką dyskryminacją trzeba walczyć. A to, czy te środowiska mają prawo do zgromadzeń? Pani redaktor, każda osoba, która przeprowadza zgodnie z prawem zgromadzenia, z ustawą o zgromadzeniach czy z konstytucją, może takie zgromadzenia przecież przeprowadzać. No to dlaczego zakazuje się Parad Równości? Pani redaktor, wojewoda lubelski, właśnie Przemysław Czarnek, kiedy był wojewodą lubelskim, zakazał Parady Równości. Nie znam okoliczności w sensie faktycznym, a jestem prawnikiem faktycznych co do ograniczenia tej parady, bo są różne okoliczności. Są na przykład takie, że równolegle się odbywa inna parada. W związku z tym nie pamiętam tych okoliczności, które akurat podejmował wojewoda Czarnek w tym zakresie. Natomiast ja uważam, że jeżeli to nie narusza w żaden sposób innych praw protestujących, czyli nie naraża na ryzyko starć i tak dalej. Takie protesty zawsze, czy to z środowisk lewicowych, czy prawicowych, w wolnym państwie mogą się odbywać. Natomiast oczywiście czym innym jest kwestia oceny tego, czy takiej oceny opinii publicznej, prawda? To jest co innego. Pytania słuchaczy. Tomek pyta, kiedy będzie milion elektrycznych samochodów? Pani redaktor, jeżeli chodzi o plan odpowiedzialnego rozwoju, bo tam pojawiły się informacje dotyczące między innymi przechodzenia Polski na elektryczne samochody, to ten plan zakładał perspektywy roku 2025, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym to jest niewykonalne. Rozliczanie nas teraz. Słucham? To jest niewykonalne. No wyobrażam sobie, że w 2025 roku będzie milion elektrycznych samochodów? Wspieramy rozwój elektrycznych samochodów, budowanie sieci ładowania, ładowarek również elektrycznych. Jeżeli ten plan będzie wykonany w mniejszym zakresie, być może tak jest. Natomiast to są cele, które są istotne z punktu widzenia państwa, zmiany też pod kątem klimatycznym. W związku z tym to jest cel, który warto sobie postawić. Jeżeli zrealizujemy jego połowę, to też będzie bardzo dobrze, ponieważ to będzie oznaczało mniejszą emisję w kraju, a również pewne oszczędności, jeżeli chodzi o portfele Polaków pod kątem zakupu paliwa. Ale jest mi jakaś skłonność do gigantomanii. Milion elektrycznych samochodów, a na razie ani widu, ani słychu. No więc słuchacze dlatego pytają. No, opozycja też często wam tutaj wkłada szpilę, jeśli chodzi akurat o te obietnice. Kolejne pytanie od słuchacza. Czy potwierdza pan, że opowieści Roberta Biedronia o tym, co zrobił w Słupsku jako prezydent, to bajki? Czy wybudował więcej mieszkań niż rząd z projektu Mieszkanie Plus w całej Polsce? Pani redaktor, pan prezydent Biedroń mówi o wybudowanych mieszkaniach w Słupsku przez deweloperów, a nie przez miasto. W związku z tym naprawdę, ile liczba wybudowanych mieszkań w Słupsku i podaje liczbę wybudowanych przez prywatnych deweloperów. W związku, i porównuje program mieszkaniowy Mieszkanie Plus do tego. To jest absurdalne. Ostatnio mówił, że zamknął ulicę, żeby nie jeździły samochody. Polepszyć jakość powietrza. Mówił o ulicy, która była zamknięta w latach 70. Gdy mówił o buspasach, że tak dużo buspasów wybudował w Słupsku, to się okazało, że chyba wybudował kilkadziesiąt metrów łącznie. W związku z tym naprawdę słupszczanie, gdy widzą Roberta Biedronia mówiącego o tym, jak to się udało w Słupsku, niestety raczej mają smutny wyraz twarzy. A pan często odwiedza swoje rodzinne miasto? Jestem praktycznie co tydzień. Dlaczego podatek cyfrowy ma objąć mały, niewielki polski serwis IPLA, a nie obejmie gigantów jak YouTube i Facebook? Kolejne pytanie słuchacza. Tutaj musiałbym bardziej szczegółowo dowiedzieć się, o jaki podatek chodzi jeszcze raz. Przepraszam, bo nie słyszałem. Podatek cyfrowy? Tak. Jeżeli chodzi o podatek cyfrowy, to przede wszystkim w tej chwili trwają prace dotyczące podatku cyfrowego na poziomie Unii Europejskiej. Wtedy to obejmie absolutnie wszystkich gigantów tak zwanych cyfrowych, również tych amerykańskich, i tutaj nie ma przepuść. My mówimy o tym na poziomie Unii Europejskiej, że ten podatek powinien być wprowadzony jak najszybciej po to, aby mógł być również jednym ze źródeł finansowania budżetu Unii Europejskiej, oczywiście częściowo. Natomiast powinien objąć wszystkie kraje Unii Europejskiej, tak aby nie dało się uciekać przed tym podatkiem do innych krajów. Bronisław pyta, kiedy mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wjechać do Czech? Czy rząd prowadzi rozmowy w tej sprawie? W tej chwili wiem, że te osoby, które chcą wjechać do Czech,
z innych obszarów oczywiście mogą to zrobić, natomiast w tej chwili faktycznie to minister Szynkowski prowadzi rozmowy, aby udrożnić ten proces i aby tych pewnych wymagań, które każda strona krajowa może indywidualnie stawiać, w najbliższym czasie już nie było. Czyli na razie nie możemy podać jakiejś takiej konkretnej daty. Rozmowy trwają, tak? To jest decyzja strony czeskiej. Oczywiście tutaj trzeba zachować, dać im to prawo, które my również wykorzystywaliśmy w sytuacji, gdy podejmowaliśmy podobne decyzje wobec innych państw. Natomiast liczę, że to w ciągu najbliższych kilkunastu dni ta sytuacja powinna wrócić do normy, ponieważ strona czeska już w tej sprawie z nami rozmawia. Kuba pyta, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość prowadzi narrację, że w przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego wszystkie reformy będą blokowane, a programy socjalne cofnięte? Przecież Rafał Trzaskowski mówi, że 500+ absolutnie zostanie utrzymane, nie ma takiej możliwości, żeby ten program został zlikwidowany. Pani redaktor, Rafał Trzaskowski wiele rzeczy mówi, a my przeciwieństwie do pana Rafała Trzaskowskiego te rzeczy, wiele z tych rzeczy robimy. Rafał Trzaskowski jeszcze kilka lat temu mówił, że trzynasta emerytura to jest niepotrzebny, to są niepotrzebne działania, że 500+ wywoła katastrofę finansów publicznych. W związku z tym naprawdę trudno wierzyć człowiekowi, który tak szybko zmienia decyzję, a że podwyższenie wieku emerytalnego to jest element modernizacji kraju. W związku z tym ciężko ufać osobie, która tak szybko zmienia zdanie w bardzo takich zasadniczych sprawach. No i jeszcze jedno pytanie. Włosi mają 60 samolotów F-35. Mają. Francuzi zwodowali pierwszy z 6 atomowych okrętów podwodnych. Niemcy zatwierdzili kupno 4 okrętów nawodnych. Jaka jest największa polska inwestycja militarna ostatnich 5 lat, gdy jako jedyny kraj z tego grona spełniamy kryterium przeznaczenia 2% PKB na obronność? Pani redaktor, przecież my też właśnie finalizujemy kwestię związaną z zakupem samolotów. No tak, ale kiedy one będą w Polsce? I to najpierw dotrą chyba pierwsze egzemplarze. Żadnych procesów nie da się wyprzedzić. Produkcja samolotu wojskowego nowoczesnej generacji trwa kilka lat. W związku z tym my rozpoczęliśmy ten proces. Tego nasi poprzednicy nie zrobili, a to jest dobrych kilka lat, czasami nawet 10, jeżeli chodzi o wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z tego kontraktu. W tej chwili nie pamiętam dokładnych lat, dlatego też nie chcę tutaj podawać konkretnych dat. Natomiast to jest kontrakt, który jest realizowany etapami przez kilka lat i siłą rzeczy tak to wygląda, że dopiero od podpisania zaczyna się produkcja tych samolotów. To nie jest coś, co można pójść i kupić do sklepu, nawet jak ma się środki finansowe. I jeszcze jedno pytanie. Czy przedstawił pan oświadczenie majątkowe swojej żony, czy będzie się zasłaniał brakiem ustawy, która była gotowa już prawie rok temu? Akurat ta sprawa mnie nie dotyczy, natomiast jeżeli chodzi o kwestie oświadczeń majątkowych, to wszystkie osoby, które pełnią funkcje publiczne, spełniają w tej chwili wymagania zobowiązujących przepisów prawa. W związku z tym te oświadczenia, które są obowiązkowe, są składane, a faktycznie w Trybunale Konstytucyjnym jest do rozstrzygnięcia kwestia zgodności z konstytucją przepisów uchwalonych w zeszłym roku. No i ta ustawa już tam leżakuje od kilku miesięcy. No jest takim pięknym parawanem, że te majątki nie są upubliczniane. Małżonek. Pani redaktor, tak jak mówię, wszystkie obowiązki związane z jawnością majątków są no tak, wypełniane. No oczywiście, że tak. Natomiast mówimy o, przecież były takie buńczuczne zapowiedzi, że to będzie po prostu wszystko jawne, proszę bardzo. No ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i słuchacz pyta, czy pan będzie zachęcał do takich działań kolegów w rządzie. No bo przecież prawo tego nie zabrania, żeby ujawnić te majątki, prawda? Nie zabrania. Można to zrobić dobrowolnie. Oczywiście, tak samo nie zabrania ujawnienia wszystkim innych majątków, każdemu obywatelowi z ulicy. Natomiast no i Rafał Trzaskowski pokazał swój majątek i żony. Nie wiem, czy w całości pokazał, jeżeli chodzi o oświadczenie majątkowe, bo chyba był problem ze wzorem, ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi o kwestię ujawnienia majątków, to bierzmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że tam ustawa mówiła również o dzieciach, polityków i też pamiętajmy o tym, że te osoby zawsze oczywiście też mają swoje życie. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli się jest żoną polityka, to nie ma się własnego życia, nie prowadzi się pewnych, po prostu swojego prywatnego działania, działalności i ujawnienie tych majątków powoduje, że te osoby też tracą pewną prywatność i to jest, jak rozumiem, zarzut, który był podnoszony przez osoby, które był podnoszony w ramach tej skierowania tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, tak samo jak i w zakresie dzieci.
Dobrze, bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy nasz czas. Bardzo dziękuję. Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, był z nami. Dobrego dnia życzę i dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do miłego.